Najlepszy klimat. Właśnie, czuję tak klimat. O, wibracje miały takie. Ale ktoś ma dobra, nie? Już jesteśmy w Kalwarii. Z drugiej strony autobusu. Słuchaj, idź i wynieś to, wrzuć do kosza. Nie wolno tak rzucać. No to wejdź i koniec. Strażak jesteś. To cię podwójnie obowiązuje porządek. Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kalwaria Zebrzydowska znana jest z szeroko rozpowszechnionego kultu Matki Bożej. Obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej został namalowany przez nieznanego autora w XVII wieku, a w XIX ukoronowany papieskimi koronami. Obok cudownego wizerunku znajduje się złota róża, podarowana przez Jana Pawła II. Kościół jest częścią manierystyczno-barokowego kompleksu architektonicznego, który powstał z inicjatywy Mikołaja Zebrzydowskiego w
XVII wieku. Jego malownicze położenie. Wzgórz Beskidu Średniego daje możliwość spokojnej wędrówki po dróżkach kalwaryjskich, przy których znajdują się liczne kaplice i kościoły. O randze zabytkowego kompleksu świadczy wpisanie go w 1999 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Przed Wielkanocą uroczyście obchodzone jest tu Misterium Męki Pańskiej, a w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia święto Wniebowzięcia Matki Bożej. Uroczystości, które co roku gromadzą rzesze pielgrzymów. Kalwaria słynie także z mającego długą tradycję przemysłu meblarskiego, a w mieście warto zobaczyć m.in. zabytkowe kamienice mieszczańskie i kościół pod wezwaniem świętego Józefa z 1905 roku. Trzymasz mi to? Tak, żebyś tego nie zgubił. Ja teraz idę na chwilę tam na schody, żeby z frontu, z daleka zrobić zdjęcie. Chyba, że pójdziesz ze mną. Chodź. Przejdziemy się. Nie masz ochoty? Co? Bo, no, nie trudno jest to nosić jedno z drugim. Co? No, przeszedłbyś się tam na schody? No chodź. Tu się mi już pomału bateria wyczerpuje, wiesz? Dlatego chcę takie wprowadzenie zrobić. Ogólny widok. O, mamy chwilę czasu, tutaj jest z lotu ptaka. Plan sanktuarium, widzisz? Sobie to co nagramy. A potem jak pojedziesz do domu, to będziesz sobie oglądał. To są gruszki. No. Policz, ile jest kapliczek. Policz. Na tych gruszkach tu. Widzisz, ile ich jest? No. My wszystkich nie zdążymy obejść, bo byśmy nie zdążyli. O, tu jesteśmy w tej chwili. Tak wygląda plan. Aha. O, i teraz idziemy dalej. O, widzisz, jakżeś wygrał. Bo my są już tutaj, w cieniu sobie staniemy. Jest pan Adam. Już mamy załatwioną
wizytę. Tak. Odebrałem telefon, jak wchodziłem po schodach, czy już jesteśmy. A. Tu będziemy mieli taki ogólny widok z daleka, no to fajnie robi jak jest. Ale jak nie chce. Takie ujęcie. Stój sobie tu w cieniu. W bramie czeka pan, do niego poczekajcie na razie. A gdzie jest takie? Najważniejsze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Szczęść Boże, witamy Pana, ksiądz Roman. Rafał Gralewski, jestem tu przewodnikiem na Kalwarii. Czekamy na wszystkich. Już Pan Adam nas informował. I zaczniemy działać, żeby się tutaj na słońcu zbyt długo nie trzymać. Tutaj taką krótką syntezę, później idziemy na makietę. Zobaczycie, jak z lotu ptaka całe nasze sanktuarium. Później sobie przejdziemy do pokoju papieskiego przez bazylikę, teraz tam jest w bazylice msza. Później się zaraz do nas skończy, to później sobie tam zakończymy pewnie w sercu sanktuarium, czyli u Matki Bożej. Czekamy jeszcze na wszystkich. A my sobie tutaj nagramy, o której godzinie jesteśmy. Dobrze. A jest zegar. Fajny, duży. Jeszcze czekamy, tak? No jeszcze nie wszyscy. No jeszcze parę osób. Taki musi, nawet sobie możemy do tego cienia, żebyście się nie grzali, w to tam jest ta lipa daje cień, także. No. Tak. Szczęść Boże. Tarnów. Warszawa. Wy Warszawa, a ja Tarnów. Szczęść Boże. Będzie, już podchodzę.
żeby nie uronić słów naszego przewodnika. Bo jeszcze czekamy, tak? Czy już są wszyscy? No to już, niech oni tu... Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam Was w imieniu kustoszów Sanktuarium Ojców Bernardynów. Bernardyni to jest zakon franciszkański, ale nazwę przyjęli od świętego Bernardyna ze Sieny, który chciał zachować taką pierwotną regułę życia zakonnego, inaczej zwani są obserwantami, tylko w Polsce przyjęli tę nazwę. Sama nasza Kalwaria, moi drodzy, ma takie podwójne oblicze. Pasyjno-maryjne. Dzieciom wyjaśnię pasyjne, czyli że tu rozważamy tajemnicę męki Pana Jezusa Chrystusa. Dzieje się to na tak zwanych dróżkach. Czym one są, zaraz Wam wyjaśnimy i później, jak mówię, z lotu ptaka je zobaczycie. A misterium, czyli taka teatralna forma przedstawienia męki Pana Jezusa. Aktorami są klerycy wyższego seminarium. Jak jechaliście wzdłuż tych murów, tam jest to seminarium. Dawno tam był pałac książąt Czartoryskich. Ci seminarzyści właśnie co roku przygotowują całe nasze misterium męki pańskiej, które odbywa się, jak Wam mówiłem, na dróżkach, a jest to, uwaga, 400 hektarów, 44 kaplice, 6 km trasy polskiej Jerozolimy, czyli miejsce utworzone na wzór Jerozolimy. Taka tradycja zaczęła się jeszcze dawno, dawno temu w Hiszpanii, w Kordobie, w 1405, później z kolei na fali tak zwanej kontrreformacji w Europie powstawały miejsca właśnie związane z rozważaniem męki pańskiej. No i fundator Mikołaj Zebrzydowski, jakbyście tam patrzyli teraz na wschód, jest tam góra, nazywa się Landskorona. Na jej szczycie sam król Kazimierz Wielki wybudował zamek. Stąd go już nie widać, bo z racji historii to już jest skromna ruina. Pierwsze to był potop szwedzki, walczyli ze Szwedami, którzy złupili ten klasztor. Później przed rozbiorami Polski tacy wielcy patrioci, nazywali się Konfederaci Barscy, założyli tam bastion, walczyli z Rosjanami, wielu ich zginęło. Pojawiła się taka barwna postać, którą Słowacki opisał w dramacie Beniowski, też Puławski. No i mają tam nawet koło Landskorony las, nazywa się Groby, gdzie mają swoje mogiły. No i w tym zamku pod koniec XVI wieku zamieszkał wojewoda generał krakowski Mikołaj Zebrzydowski. I legenda mówi, że w Wielki Czwartek w roku 1595 z okien zamku patrzyli na zachód, ze wschodu na zachód. I patrząc na zachód, widzieli górę, którą zaraz sobie koło niej tam pójdziemy też. Na nią już ja z Wami nie będę wychodził, chyba że Wy będziecie mieli później po oprowadzaniu czas, siły i życzenie. To tam 10 minut jest się na szczycie. Na szczycie tej góry zobaczył nagle trzy płonące krzyże. Z czym Wam się, dzieci, kojarzy góra z trzema krzyżami? Kojarzy się Wam z czymś? To jest Golgota, czyli tam, gdzie Pan Jezus właśnie i dwóch łotrów zostali ukrzyżowani. Tak się to skojarzyło fundatorowi. Z drugiej strony ten Zebrzydowski właśnie chciał odbyć pielgrzymkę do Jerozolimy, ale mu się to nie udało. Wysłał tam przyjaciela, nazywał się Hieronim Strzała. I ten z Jerozolimy przywozi mu odlewy gipsowe najważniejszych kaplic, ukrzyżowania, grobu pańskiego i właśnie książkę Flamanda Chrystiana Adrychomiusza, który opisał całą Jerozolimę, a te opisy właśnie służyły, jak Wam wspominałem, fundatorom, wielkim magnatom w Europie do tworzenia miejsc na wzór Jerozolimy. I Zebrzydowski dostrzegł, że ten teren w swoim ukształtowaniu przypomina Jerozolimę i wtedy zrodziła się ta idea, że tu powstanie pierwsza polska Jerozolima. I górę, na której widział trzy płonące krzyże, górę Żar, nazwał Golgotą, Landskoronę, gdzie mieszkał, nazwał Górą Oliwną, rzekę Skalinkę rzeką Cedron, jest też wzgórze Moria, jest Dolina Jozafata, Dolina Gehenny, czyli takie nazwy jak w Jerozolimie, jak mówię, zaraz przejdziecie na makiecie, w całości zobaczycie. I na tych dróżkach, to co Wam wspominałem, odbywają się co roku Misteria Męki Pańskiej. A teraz już wielkimi krokami zbliżamy się do uroczystości związanych z Wniebowzięciem Matki Bożej teraz w sierpniu, które też na tych dróżkach się odbywają, tylko pielgrzymi niejako idą w przeciwnym kierunku do dróżek Pana Jezusa. Jutro zaczyna się pierwsza procesja zwana Współcierpieniem Matki Bożej. W najbliższy piątek będzie procesja zwana Zaśnięciem, czyli pogrzeb Matki Bożej, bo zanim z ciałem i duszą Matka została wzięta do nieba, wcześniej była właśnie taka procesja właśnie zwana Zaśnięciem i dopiero w następną niedzielę u nas będzie Wniebowzięcie Matki Bożej. I tu na te uroczystości przybywa od 100 do 150, a nawet i 180, tak jak w tym roku w Wielkim Tygodniu było, pielgrzymów. Przez cały rok od 1,5 do 2 milionów.
I tu jeszcze na te uroczystości maryjne, które zaraz się już od jutra zaczynają, przybywają tak zwane asysty, czyli ubrani w strojach historycznych, apostołowie, zebrzydowscy, bractwo kurkowe, bożogrobcy, panny młode, pary młode, dzieci pierwszokomunijne, przed wojną Węgrzy, Słowacy, Czesi, Niemcy, z regionalnych górnicy, górale podhalańscy, żywieccy. W zeszłym roku takich asyst było 65 i około 40 orkiestr. Kiedy utworzą procesję, ma ona blisko 2 km długości. Kiedy zaczął tworzyć to miejsce fundator, sprowadził tu włoskiego jezuitę, nazywał się Jan Maria Bernardoni i on zaprojektował kościół w stylu barokowym. Natomiast te kaplice, która jedna z nich jest tam za ołtarzem polowym, to jest kaplica świętego Archanioła Rafała, są w tak zwanym stylu manierystycznym. A skąd tam Archanioł Rafał? To jest znowu, dzieci, taka analogia z księgą Tobiasza. Kiedy Tobiasz młodszy wyruszył w podróż po odzyskanie długów, to pojawił się taki młody człowiek, który zaproponował, że będzie jego towarzyszem w podróży, przewodnikiem. I ten się zgodził, nie podejrzewając, że zgadza się na towarzystwo samego Archanioła Rafała, który później się jak gdyby na końcu mu objawił. No i ten Archanioł Rafał był, można powiedzieć, takim patronem, jego podróżnikiem. Z drugiej strony okazał się też patronem, tak jak dzisiaj mamy też jako patrona służby zdrowia, bo dzięki zawstawiennictwem tego Archanioła też jego tato Tobiasz starszy został uleczony. Teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie tędy, nie przez bazylikę, tylko tędy na makietę. Zobaczycie makietę, tam wam kilka rzeczy powiem i później będziemy wchodzić do bazyliki. Zapraszam was. Idzie z dróżek, jedna z na tych dróżkach modlą się na całych dróżkach i to 4-5 godzin. Stacja 20 droga między niebem i ziemią. Witaj królowo, matko miłosierdzia, życzę słodycze i nadzieję nasza witaj. Do ciebie wolno już wewnętrzny sygnał wywarzy. Do ciebie odczytamy wielką sytuację i miłością. Aż tutaj na Golgotę. Zaraz to w całości zobaczycie, bo tego się w całości normalnie nie da zobaczyć, tylko na tej makiecie. A tu gdzie idziemy, to jest stary trakt niemiecki z Krakowa na Śląsk. Pielgrzymowali ludzie właśnie z Krakowa na Śląsk, a od strony właśnie tam zachodniej na wschód docierali tu pielgrzymi, którzy szli właśnie na te nasze dróżki w Wielkim Tygodniu, czy na uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej. Tu jest procesja, Pan Jezus właśnie w Wielkim Tygodniu, kiedy wjeżdża do Jerozolimy, to na osiołku ostatecznie podjeżdża potem ołtarz polowy, który tu zaraz zobaczycie. A ołtarz polowy jest takim naturalną sceną dla tego amfiteatru, który tworzy tu jak gdyby właśnie góra Golgota, czyli Góra Żar. Tutaj się pielgrzymi zbierają, siedzą, stoją na tej górze, a sceny odbywają się gros scen na ołtarzu polowym. A dopiero później, w Wielki Czwartek, po ostatniej wieczerzy, po umyciu nóg apostołom przez Pana Jezusa, wyruszają właśnie w stronę Góry Oliwnej, gdzie będą odbywać się sceny modlitwy w Ogrójcu, zdrady Judasza. I później pojmanego Pana Jezusa prowadzą do faryzeuszy. To jest Kajfasz, Annasz właśnie przy wzgórze Syjon. I później od Syjonu idą do Piłata, gdzie odsyłają Pana Jezusa, by to Piłat wydał na niego sąd. Później jeszcze Piłat odsyła ich do Heroda, później znowu wracają do Piłata, no i później cały cykl Drogi Krzyżowej, który kończy się właśnie na szczycie tej góry, zwanej teraz Golgotą. Tak jak mówię, jak będziecie mieli czas, życzenie po oprowadzaniu tą drogą, 10 minut bardzo wolnym tempem, możecie być na szczycie Golgoty, tam zobaczycie te najstarsze budynki, a my idziemy sobie na makietę. A jeszcze ciekawa rzecz. Kiedy zaczęto budować ten obiekt,
Na początku XVII wieku tu jeszcze były dzikie tereny, krążyły bandy, hordy, które po prostu zagrażały bezpieczeństwu zakonników. Dlatego klasztor przyjął formę włoskiego, barokowego zamku obronnego. I to, co widzicie tutaj, to były mury obronne, a to były baszty strzelnicze, które dopiero później przemianowano na kaplicę. Tamto jest kaplica świętej Anny. Pod nią teraz jest krypta, gdzie zakonnicy mają swój cmentarz. A ta kaplica teraz to kaplica Matki Bożej Bolesnej jako pierwsza stacja właśnie tak zwanych dróżek maryjnych. Chodźmy sobie. Zakonnicy. Tam są przepiękne stalle, czyli dzieci, takie miejsca, gdzie zasiadali zakonnicy, bo modlić się na brewiarzu. Czym jest ten brewiarz? Jak to się modlili, to później tam rozwiniemy temat. Tam są takie piękne właśnie te stalle w stylu późno-renesansowym, ale to później zobaczycie. Chodźmy sobie na razie na mat. Też jak będziecie mieli życzenie po oprowadzaniu, tu jest cmentarz otwarty, ośrodek powołań. Z jednej strony tam jest ukazana formacja zakonna, jak to wygląda u Bernardynów. Jest pierwszy postulat, później nowicjat, później tutaj wracają znowu do Kalwarii naszych lat studiów, ale z drugiej strony tam jest ośrodek misyjny. Bernardyni w różnych częściach na świecie mają swoje misje i tam zobaczycie w gablotach różne pamiątki z różnych części świata, różnych kontynentów przywożone właśnie przez tych Bernardynów. To jak mówię, jak będziecie mieli czas, życzenie, tam jest cały czas otwarty, można sobie wejść, a my idziemy na makietę. Szczęść Boże, Panie. To jest, moi drodzy, tak zwany dziedziniec arkadowy. Tworzy go dom pielgrzyma. Tutaj w Wielkim Tygodniu, czy teraz właśnie na sierpień, to przyjedzie, będzie tu mieszkać około 700 pielgrzymów, które się średnio tutaj potrafi zmieścić, bo są też takie sale, gdzie większa ilość młodzieży tam się mieści. Jak to też po prowadzeniu będziecie chcieli skorzystać, tam na końcu macie restaurację, kawiarnię, w rogu są też toalety, gdyby ktoś chciał skorzystać, a tam z kolei patrząc na północ, jakby ktoś sobie później też chciał podejść, jest taki piękny punkt widokowy, panorama rozciągająca się cała na północ, tak gdzieś na godzinie w pół do drugiej. Na końcu taka góra, taki klasztor, to już są kameduli krakowscy, a my sobie idziemy na makietę. Zapłaciłaś kasę. Jesteśmy, moi drodzy. Mówię, że możecie przejść.
Tu widzimy całą makietę, jak to wygląda to nasze sanktuarium, czyli przypomnę 400 hektarów, 44 kaplice, 6 km trasy. Gdybym makietę przedłużył w waszą stronę, to umownie stoicie na tej górze, którą wam tam pokazywałem, czyli na Lanskronie, gdzie są ruiny króla, zamku króla Kazimierza Wielkiego, w którym zamieszkał fundator, czyli oczyma fundatora patrzymy. I na końcu widzimy górę, gdzie zobaczył trzy płonące krzyże, nazwaną Golgotą, czyli ta góra to jest ta, którą tutaj mamy za oknami, to jest właśnie Golgota. Środkowa część makiety oddalona od nas niecałe 2 km to właśnie wzgórze Moria, a na nim ratusz Piłata. Przy Piłacie jeszcze tak zwane Scala Sancta Gradusy, czyli święte schody, które znalazła święta Helena, matka cesarza Konstantyna, przywiozła do Rzymu. To był przy Bazylice Laterańskiej, ten na pewno po tych gradusach na kolanach chodził. No i od gradusów to są stacje drogi krzyżowej na Golgotę. Po drodze duży budynek to Hero, za nim jeszcze brama zachodnia. W Jerozolimie bram jest dzieci 12, tak jak pokoleń Izraela. I jeszcze mury, które opasują Jerozolimę. Symbolika jest taka, to co wewnątrz murów symbolizuje Królestwo Niebieskie, do którego wszyscy zmierzamy, a to co poza nim już tym królestwem nie jest. I tam poza murami, w dolinie zwanej Gehenną, dolina Gehenna już symbolizuje piekło. Natomiast zespół kaplic po lewej stronie to tak zwany Syjon, a na Syjonie do Kajfasza, Annasza, czyli faryzeuszy, którzy dążą do zabicia Pana Jezusa. Tam jeszcze jest Wieczernik i Domek Matki Bożej. Teraz budynek tutaj przed bramą, to jest tak zwana brama, przed mostem, to jest tak zwana brama wschodnia, złota brama. To ta, przez którą Pan Jezus na osiołku wjeżdżał do Jerozolimy, a którą później muzułmanie, kiedy ją zdobyli, zamurowali. Ona jest tam do dzisiaj zamurowana, a przed bramą muzułmanie zrobili swój muzułmański cmentarz. A tu mamy rzekę Skawinkę nazwaną Cedronem. Z tym, że w Jerozolimie Cedron na powierzchni wysechł, płynie, ale w podziemnym kanale i w przeciwnym kierunku do naszego. I po drugiej stronie rzeki Cedron Lanskorona stała się, jak mówiłem, Górą Oliwną. Czyli tu mamy Kościół Wniebowstąpienia, tu jest właśnie Ogrójec, kolejna kaplica Zdrada Judasza, a pod Górą Oliwną tak zwana Dolina Jozafata, gdzie tu mamy Kościół Grobu i Wniebowzięcia Matki Bożej, a u Żydów w Jerozolimie wielki żydowski cmentarz. Bo, jak mówi Księga Joela, tam się ma dokonać sąd ostateczny i Żydzi jako naród wybrany wierzą, że jako pierwsi tam zostaną powołani do życia wiecznego. Jest to dla nich bardzo cenne miejsce, gdzie tam wszyscy chcą być pochowani właśnie z racji tej swojej wiary, że tam będą jako pierwsi powołani. I moi drodzy, te misteria, które tutaj się dokonują, w tym kierunku idziemy dróżkami Pana Jezusa, a w przeciwnym dróżkami Matki Bożej. Później, jak pójdziemy do pokoju papieskiego, to tam są zdjęcia z tych misteriów, to wam tam pokażę kilka rzeczy jeszcze, te misteria, które tu się dokonują. Tu jeszcze macie, widzicie, kolej. To jest kolej wykonana pod koniec XIX wieku Kraków-Zakopane. Więc jeżeli ktoś kiedykolwiek jechał pociągiem do Zakopanego, to na pewno przez tą polską Jerozolimę przejeżdżał. Z tym, że przed wojną jeździł pociąg, nazywał się Lux Torpeda. 2 godziny 18 minut jechał z Krakowa do Zakopanego. Teraz jedzie 3,5 godziny. Ale coś tam mówią, że coś tutaj szykują, są od dwóch lat przerabiają te tory i że podobno jakiś już teraz szybszy jedzie coś 3 godziny 10 minut, ale to ciągle brakuje mu jeszcze Pendolino. Tamtej Lux Torpedy. Jeszcze jedna rzecz. Na Kalwarii jest tradycja pustelnicza. Były 4 pustelnie, jedna spłonęła. Dzieciom wyjaśnię, bo może nie wszystkie wiedzą. Pustelnik, czyli też taka osoba, można powiedzieć, zakonna, poświęcona, całe życie poświęciła Panu Bogu, ale nie mieszka w zgromadzeniu dzieci zakonnym, tylko właśnie na pustyni szukali grot, jaskiń, by w samotności szukać obecności Pana Boga. A tu wybudowali 4 pustelnie. 2 są na tej górze, czyli na tej, którą mamy za oknami. Na samym końcu święta Maria Magdalena, którą sobie wybudował fundator w 1617 roku i tam pod koniec życia zamieszkał. Druga, koło Golgoty, tam koło kościoła ukrzyżowania, biały budynek z czerwonym dachem, święta Helena, właśnie poświęcona pustelnia tej świętej Helenie, która znalazła krzyż Chrystusa. Trzecia pustelnia, gdybyśmy szli tym starym traktem tam na zachód w stronę Wadowic, w tak zwanym Barbaudzie, święta Rozalia. To była patronka osób dotkniętych zarazą i tam też przez jakiś czas przebywały siostry zakonne. I była jeszcze czwarta pustelnia. Ona niestety spłonęła. Była to koło Piłata. Kiedy byłem gdzieś jeszcze w waszym wieku, to były lata, jeszcze przełom 70., później 80., był tam jeszcze pustelnik.
wyglądał jak wycięty z filmu. Nazywał się Stanisław Saniewski, miał taką długą brodę, ubrany był w taki zgrzebny mur z takiego płótna lnianego, ale był taki otwarty na ludzi. No i kto tam wiedział o nim, byli ciekawi, jak ten pustelnik tam mieszka, więc często go odwiedzano, a on, że był otwarty, więc tam zapraszał do środka, opowiadał o kalwarii, częstował herbatą. Natomiast pół żartem, pół serią zapraszał ten pustelnik na nocy. I w tym momencie, moi drodzy, wielu wprawiał w zakłopotanie. Otóż, drogie dzieci, nie miał tam najważniejszego elementu do spania, czyli czego? Łóżka. I teraz mam do was pytanie wszystkich. Jak myślicie, co używał zamiast łóżka pustelnik? Zamiast łóżka, moi drodzy, używał trumny. Zwał w trumnie. Dziwna się wam to wydaje, co to za dziwolo. To nie ma nic wspólnego z tymi głupimi Chinami, co teraz robią na takich dziwolonkach chodzących w trumnie, czy tam jakieś po prostu babki. Tak teraz takie głupoty kręcą, że dzieciom mieszają w głowie. Ale dlaczego ci pustelnicy spali w trumnie? To był taki sposób umartwiania się, czyli przygotowywania się do śmierci. Dzisiaj Kościół to inaczej rozumie pokutę, w związku z tym już w tych trumnach nie sypiają, a wtedy była taka tradycja, że właśnie przed śmiercią w tych trumnach sypiają. Tak to czynił nas. A że był gościnny, to dla gości jeszcze przygotował drugi. A czy ktoś z tej gościny skorzystał tego? Nie. Pomału idziemy sobie teraz. Jedno pytanie. Tak? Te białe makiety. A białe budynki to są prywatne budynki. Dawno 400 hektarów należało w całości do zakonu. Później były tutaj zamory austriackie, później była komuna, jeszcze byli ludzie, którzy pracowali tutaj jako świeccy, zakonni dostawali nagrodę, później kawałek ziemi. I z tych 400 hektarów w rękach zakonu zostało około 170. Oczywiście struktura Jerozolimy się nie zmieniła, natomiast zmieniła się struktura własnościowa. To, co mam tutaj białe kostki, to są prywatne budynki z małymi działaczkami. Muszę wybrać wielkość, bo my te chwili stoimy tam na zapleczu tej akwarium. Tak, dokładnie jesteśmy w tym miejscu. I gdy wyjdziemy na górę po prawej stronie, to płacimy tylko te trzy kaplice, tak? Praktycznie. Tu. Tak. Zobaczcie, ale to są piękne kaplice, ukrzyżowanie, pustelnia, grób Pana Jezusa, kaplica obdarzenia namaszczenia i jeszcze możecie zejść z drugiej strony góry. To wam zajmie może 5 minut więcej czasu, tylko pomalutku dzieci, żeby nie biegły, bo tam się można wyruszyć, co takie małe kamyczki rosną. Schodzicie do asfaltu i po drugiej stronie asfaltu macie płaczące niewiasty, a wy już przed płaczącymi niewiastami skręcacie w lewo i asfaltem wracacie do bazyny. Pół godziny, bardzo pamiętam. Gdzie reszta? Proszę wyobraźcie, gdzie jesteśmy, to będzie... 6 godzin słyszałem. No to przez to mówię, że... 4-5, zależycie do rozwalań 4 godziny. Możemy iść do bazyny. Możemy iść. Tylko przepraszam, bo ja zamykam teraz. Tylko rzucimy oko. No dobrze.